wreszcie super temat. Może sprawdzimy, czy nasz przyjaciel Xana nie stoi za tym wszystkim. Mhm. Co wy na to? Zwyczajne zwarcie. Włączyła za dużo sprzętu naraz. Ta, wieża, światło, golarka do nóg, lokówka jednocześnie. Tak, musiało się stać. Nie mówiąc o stymulatorze mózgu. Choć pewnie nie nauczyła się go jeszcze używać. Nie wiem, co się stało, ale moim zdaniem należało jej się. Matka zmarła na raka. Wtedy do reszty stracił pewność siebie. Rok później, w 1922, Dali wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Miał talent, ale odmówił udziału w egzaminach końcowych, twierdząc, że żaden nauczyciel nie sięga mu do pięt. Został wyrzucony. W 1926 wyjechał do Paryża. Przyłączył się do ruchu artystycznego, będącego idealną emanacją jego osobowości. Do surrealistów. Stasiu, śniadanie! Chodź szybko. Staś to cudowne dziecko, ale potrafi jeść jedną kanapkę przez godzinę. Nazwałam Anglią i tak dalej, i tak dalej. Tak, te miejsca mówimy, też będą żyły. To czy nie powinniśmy też tutaj zagrać z RPA? No, jeżeli mamy fantastyczne cztery piękne stadiony, które robią gigantyczne wrażenie na świecie, to czemu mamy grać na stadionie lekkoatletycznym w Bydgoszczy? Nasza kadra. Będę rozmawiał, nie mam... Znaczy, nie mogę zarządzić tego, jak dobrze państwo wiecie, ale będę przekonywał, perswadował i tłumaczył władzom PZPN. I myślę, że znajdę dodatkowe, mocne argumenty, że stadiony, na których gra polska reprezentacja, szczególnie po takim... Napój herbaciany Fusti. Fusti to połączenie smaków aromatycznej herbaty, pysznych owoców, ziół i kwiatów. Żyj w harmonii ze sobą. Odkryj nową fuzję smaków. Houston.